Top 10 filmów Stevena Spielberga. Spielberg to reżyser, który ukształtował dzieciństwo pokoleniom dzieci i młodzieży. To dzięki niemu boimy się rekinów, fascynujemy się dinozaurami albo marzymy o tym, żeby zostać wybitnym archeologiem. Dziś przedstawiamy Wam top 10 produkcji tego wspaniałego twórcy. Numer 10. Szeregowiec Ryan. Spielberg wielokrotnie wracał do tematów wojennych, najczęściej z wielkim sukcesem. Jedna z najlepszych ról Toma Hanksa. A bądźmy szczerzy, ten człowiek słynie ze znakomitych występów, więc walka o jedną z najlepszych jest ostra. Tym razem reżyser skupił się na działaniach wojennych wokół operacji Overlord, czyli lądowania aliantów w Normandii w 1944 roku. Produkcja zdobyła 5 Oscarów, w tym dla reżysera i operatora zdjęć Janusza Kamińskiego. Numer 9. Kolor purpury. Spielberg miał zawsze rękę co do obsadzania ról i tak też było w tym nieco zapomnianym obecnie filmie. W głównych rolach wystąpili tak znakomici aktorzy jak Whoopi Goldberg, Danny Glover czy ikona popkultury Oprah Winfrey. Spielberg miał przy tym filmie bardzo trudne zadanie. No bo jak przenieść na ekrany kin fantastyczny oryginał laureata Nagrody Pulitzera i nie zostać oskarżonym o niedorastanie mu do pięt? Odpowiedź jest jedna. Trzeba mieć talent Spielberga. Numer 8. Raport mniejszości. Łączenie science fiction z thrillerem nie jest najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie kasowego hitu. Wielu wybitnych twórców musiało pogodzić się z porażką. Jednak Spielberg nie miał tego problemu i doskonale wiedział, czego oczekują kinomani. Osiągnął sukces komercyjny i uznanie krytyków. Choć może nie wszystko było doskonałe. Jak zakończenie filmu, które jest wciąż krytykowane i uznawane za niepasujące do reszty obrazu. Numer 7. Złap mnie, jeśli potrafisz. Przez lata kariery Spielberg lawirował między wieloma gatunkami, w każdym odnajdując jednak swoje miejsce. Złap mnie, jeśli potrafisz to komedia kryminalna z główną rolą wspaniałego Leonardo DiCaprio, który genialnie wciela się w każdą wersję swojej postaci – lekarza, prawnika czy pilota. Spielberg nie tylko udowadnia, że potrafi genialnie poprowadzić swoich aktorów, ale również mieszać ze sobą gatunki i wciąż tworzyć fantastyczne historie. Numer 6. Imperium Słońca. Przez wielu kojarzony głównie z fantastycznych filmów dla dzieci, Spielberg nie boi się zajmować o wiele poważniejszymi tematami. Tak jak w Imperium Słońca z młodziutkim Christianem Bale'em, gdzie opowiada trudną historię opartą na faktach. Jim to 12-letni chłopiec, syn brytyjskich arystokratów, który trafia do obozu dla internowanych i musi poradzić sobie w tym zupełnie nieznanym i okrutnym świecie. Numer 5. E.T. E.T. dzwoni dom. I pewnie wielu widzom urodzonym czy wychowanym w latach 80. i 90. pojawiają się łzy w oczach. Historia przyjaźni pomiędzy dziećmi i kosmitą okazała się jedną z delikatniejszych i piękniejszych, które wyszły spod ręki Spielberga. Ten film pokazuje także, że nieważne czy Spielberg współpracuje ze znanymi aktorami, czy wręcz przeciwnie, z zupełnie niedoświadczonymi, i tak potrafi ich świetnie poprowadzić. Numer 4. Szczęki. Kto nie kojarzy głównej melodii ze Szczęk? My nie musimy widzieć żadnego rekina, by przy tych znajomych dźwiękach pojawiała nam się gęsia skórka. Ten film nie tylko uczynił ze Spielberga topowego reżysera Hollywood, ale również wpłynął na historię kina. Szczęki doprowadziły do tego, że rozpoczęło się wypuszczanie najbardziej oczekiwanych kinowych hitów w lecie. To tylko pokazuje niesamowitą pozycję Spielberga w popkulturze. Numer 3. Jurassic Park. Jedno słowo. Dinozaury. Nieważne, czy oglądacie ten film teraz, czy oglądaliście go kilka lat temu, nadal robi ogromne wrażenie, nawet w porównaniu ze wszystkimi współczesnymi awatarami czy Marvelami. Nie zrozumcie nas źle, uwielbiamy awatary, Marvele i te inne, jednak nic nie robi takiego wrażenia jak te realistyczne potwory. I to nie stworzone komputerowo. Przy filmie pracowali nie tylko najlepsi filmowcy, ale również archeolodzy, dzięki czemu popchnięto do przodu wiedzę o dinozaurach. Numer 2. Seria o Indianie Jonesie. Harrison Ford to dla wielu albo Han Solo, albo Indiana Jones. My go uwielbiamy w obu tych kreacjach, jednak jesteśmy pewni, że bez reżyserii Spielberga cała seria by wiele straciła. Co prawda ostatnia jak na razie część spotkała się z krytyką, jednak nie zmienia to faktu, że tetralogia o Indianie Jonesie na zawsze wpłynęła na popkulturę. Dlatego tym bardziej nie możemy doczekać się 5. filmu, choć niestety już nie w reżyserii Spielberga. Numer 1. Lista Schindlera.
Jeśli jeszcze wam nie udowodniliśmy, że Spielberg to reżyser wszechstronny, Lista Schindlera jest tego ostatecznym dowodem. Mocny, poważny film o horrorze Holokaustu i człowieku, który próbował działać w tej tragicznej rzeczywistości. Nic dziwnego, że produkcja zdobyła ogrom nominacji i nagród, a rola Oscara Schindlera jest uznawana za najlepszą filmografię Liama Neesona. Krytycy byli jednogłośni. Ten film jest sukcesem artystycznym i komercyjnym właśnie dzięki temu, że jest filmem Spielberga.